Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Robocrafta i dzisiaj przedstawię wam mojego nowego Megabota. Jest to wersja V2 Megabota poprzedniego, chociaż ten Megabot różni się bardzo znacząco od poprzedniego robota. Między innymi ma osłony boczne dość nieco lepsze niż w poprzednim robocie na działka i też odsłony, które osłaniają go przed atakami z góry, jakichś tam bombowców czy innych latających pojazdów. Działek mamy 6, są to działka SMG oczywiście. I co? I pokażę ci tego robota, więc zaczynamy od pierwszej bitwy. Okej, moi drodzy, jesteśmy w pierwszej bitwie. I tak, gdzie się wybierzemy? Chyba pójdziemy tutaj, do tej jaskini całej. I tam spróbujemy coś działać. Czy jest jakiś tutaj dobra dusza, jakiś dobry medyk, który by nas wspomógł? Mam nadzieję, że jakiś jest, ale... się jakoś nie garnie ten koleś, ma coś tam dziwnego od spodu. Tu jaka ciekawa konstrukcja. Ciekawa, bardzo prosta, ale... Tam już gościu wyrwał do przodu. O, shit. Już dostałem trochę. Nie, mamy medyków. Ten medyk jest tupy strasznie, ale... Ma, widzę dwa działka medyczne i dwa SMG, tak? Czyli no, ani tu pozornej siły ognia nie zapewni. Ani leczenia też żadnego porządnego. Jest Megabot chyba. To jest Megabot, tak. Trzeba mu rozwalić działka, tylko których niestety nie widzę za bardzo. Ale słabego Megabota ktoś zbudował. Naprawdę. Ja też zaraz zginę w sumie. Nie wiem, z czego się cieszę, ale... Ale on musi paść. Na nie musimy wszystko, całą siłę ognia postawić. No, gin tam, gin. Ale go leczą, strasznie go leczą. Co ten robot właśnie odwalił? Co się dzieje w ogóle? Leczą go cały czas, to jest nasz problem. To jest jego siła. To jest jego właśnie leczenie. O kurde, trzeba wszystkie działka trzeba rozwalić, bo... Ale już jest na wykończeniu i... Padł, udało się. Padł ich Megabot, teraz została tylko... reszta jego teamu. Ten padnie, padnie. Szkoda, że nie mam żadnego fraga jeszcze, to jest smutne. Teraz ten. Przyszła jego kolej. No, tego przyszła najpierw kolej, niech będzie. Ucieka, patrzcie. No, uciekł. Nie godaj, że uciekł. No to tamtego spróbujemy dobić. Niepotrzebnie już teraz skoczyłem. O, fuck. Utknąłem. Utknęliśmy. O kurde, 8000 damage'a, fajnie. Chociaż rekord z tym Megabotem to jest shit. Shit. Rekord z tym Megabotem to jest 12000. I to jest ogólnie mój rekord chyba damage'a w całej grze. No, gin. No, to już koleś jest na wykończeniu. Ładnie, ładnie. Zostało jeszcze 3. Trzech graczy zostało jeszcze. Aha, tam jest koleś. Oj, jego będzie ciężko ubić. On ma te proto-seekery całe. Powiem wam, że te proto-seekery, one są... kurcze... słabe. Znaczy, ja nimi grałem. Kupiłem je specjalnie, żeby nagrać odcinek, tak naprawdę. Tylko po te proto-seekery kupiłem, żeby przetestować dla was. I powiem szczerze, że nie zrobiłem z nich odcinka, po prostu jak najszybciej je sprzedałem. Bo to była tragedia. Nie potrafiłem tym grać, ale ogólnie robiłem też straszliwie słaby damage. Ogólnie zrobiłem też pojazd latający, co było też sporym błędem. Nie umiem budować pojazdów latających w Robocrafcie. Kompletnie. Nigdy jakoś mi to nie wychodziło. Żadnego porządnego pojazdu latającego nie zbudowałem. No, dobra, tutaj jeszcze. A, nie mogę trafić gościa. No, ucieka. Ale ucieka chyba w złą stronę, koleś. Jest! Pierwszy frag! Mamy już prawie 10 tysięcy. Szkoda, że 10 nie wpadnie, bo gość, który został... A nie, jest tam w powietrzu? Nie. Tak, gdzieś tam jest w powietrzu, tylko my go nie widzimy. Bo jest na tyle wysoko widocznie, że... Nie mamy go jak dorwać. Mamy jednego klocka z tyłu. A tam jest, zobaczcie. Gin.
Ostatni, jest, padł. O, no i wpiliśmy 10 tysięcy, 10500. Także, no, ładny wyniczek. Jesteśmy najlepsi chyba w teamie, tak? Najlepsi w teamie. 10 tysięcy damage'a, bardzo fajny wynik, naprawdę bardzo, bardzo świetny wynik. Jestem zadowolony z takiego wyniku. Także widzicie, robot się sprawdza według mnie naprawdę fajnie, tylko potrzebuje leczenia jak najbardziej na bieżące, każdy megabot. No i razy dwa dostaliśmy naprawdę sporo, 336 tysięcy. Także sporo. I co, polecimy sobie jeszcze jedną bitwę. Okej, no i mamy kolejny meczyk, tym razem na kompletnie innej mapie. Zresztą na tej mapie ostatnio jakoś średnio idzie, nie wiem czemu tak. Czy mamy medyków? To jest pytanie. Tutaj nie widzę żadnych medyków za bardzo. Może tam gdzieś ktoś jest. Jeden tam jest chyba, latający medyk. Tu chyba koleś jest też... Nie, on chyba nie ma. Chociaż coś tam ma z leczenia, ma coś tam. Teraz ludzie zaczęli robić takie roboty mieszane, takie coś tam trochę do walczenia, trochę do walki, trochę do... do leczenia. I to jest w sumie trochę słabe, bym powiedział, bo kurczę, ta siła ich lecznicza jest naprawdę mała teraz. Kiedyś to można było z samego robota, który leczy, zrobić. No to ta siła, którą on leczył, była o wiele większa. Gdzie jest ich megabot w ogóle? Czy tam jest ich megabot? Widzę tam mega SMG, ale czy to jest mega... Nie, tu jest ich megabot. A gdzie jest mój kochany team? Bo ja tutaj sam z takim megabotem nie dam rady sobie kompletnie. Shit, shit, już mi rozwalił ciałko. Guys, help, OMG. Shit, shit, guys. Help me. Shit, bardzo dobry megabot, zobaczcie, on jest dobry. Ma dużo działek, dobrze chronionych. Ale z dwóch stron żeśmy go wzięli i nie ma szans. Super. Dobry team. Super, ci padli. Ale jeszcze muszę wycofać, bo już nie mam działek. A to do mnie z protosikerów walą. No i zobaczcie, że nikt nie leczy, no. Jestem megabotem jednak, jestem najważniejszym robotem w drużynie, nie? Nie chwalą się oczywiście. No jakby nie patrzeć, megabot jest bardzo ważny, tak? Od tego zależy głównie, czy wygramy, czy przegramy. A tu musiał wbić ten śmieć i mi zresetować ten czas leczenia. No lecz mnie, chopie, le, dobra, dzięki. Tam damage, kurde, 6000 już damage'a wpadło. Fajne bitwy mi teraz lecą jakoś tym megabotem. Tylko przydałaby się jeszcze jakaś premka, bo naprawdę tak wolno się zarabia tym megabotem. Na nic pieniędzy nie ma, a chciałem, miałem fajne pomysły ogólnie na roboty. Mamy 3 fragi. O kurde, namierzają mnie, tu się muszę skiprać. Chyba nie dostanę, nie? Nie, nie dostałem, dobra. Się bałem, że dostanę. Już mało ich zostało, już raczej, chociaż nas też jest mało, zobaczcie. To nie jest wcale taka pewna wygrana, miałem powiedzieć, że już na pewno wygramy. A tu wcale nie do końca, to tak nie wygląda pięknie, kolorowo. Prawie 10 tysięcy damage'a. Sama noga gościowi została. Jeszcze gości ucieka. Okej, strasznie dostaję od tych rakiet. Shit, dobra. Ciągle mnie koleś namierza, ciągle. Ja chcę, żeby mi się to działko odnowiło. Mamy 100? Mamy 100, okej. Ale to nie jest ostatni robot, zauważmy. Kurde, namierza mnie cały czas. Padniesz? Padł. O kurde, 5 fragów mamy, zobaczcie. O shit, on ma te od spodu, zobaczcie, te takie do atakowania. Nie wiem, jak się nazywają, zapomniałem już. Gdzieś tam jest jeszcze koleś, zobaczcie. Kurde, cały czas mnie namierza ktoś, a nie dostaję od niego, więc nie wiem, namierza mnie ktoś jakby, a nie wiem kto. Został tylko ten gościu. I co, wygraliśmy, super, 6 fragów, moi drodzy, 6 fragów, 11754 damage'a, także no, rozmiażdżyliśmy po prostu. Nikt tyle nie zrobił, co my. Naprawdę świetna bitewka, ma powiem, świetna. 6 killi, 6 fragów.
No, super wyniczek. Naprawdę jestem zadowolony z niego. Zarąbisty meczek. Zarąbisty. No, dostaliśmy też sporo. 152 tysiące. To jest jednak sporo. No wiadomo, z premką byłoby lepiej. No ale niestety, niestety. To co, jak nam tak dobrze idzie, to polecimy kolejny deathmatch. Nawet szybko dzisiaj jakoś losuje te bitwy, dobiera, bo zazwyczaj jest to trwa dość długo. Zanim wylosuje Megabotowi bitwę jakąś, dobierze graczy, a tu już tak szybko dobija. Okej. Ciekawa maszyna tutaj po lewej. To jakieś takie UFO, coś takiego. Okej, gdzie byśmy... O, tu też ta głowa taka. Zobaczcie, że dużo ludzi ma teraz te głowy. To nie za darmo dają, czy co? Tak się patrzy na to, że... Że dużo osób to ma, to może to jest za darmo teraz jakoś rozdawane, czy coś? A sprawdzimy sobie po tej bitwie w sumie. Chociaż jakoś... nie wiem. Na pewno wiem, że to w jakimś robocie było, który był sprzedawany tam właśnie w sklepie z Robocrafta, ale czy to jest... Nie mam pojęcia, szczerze. Nie powiem wam, bo nie mam pojęcia. Może wiecie. Nawet fajny bajer, można fajnego robota z tego zrobić. Sprawia to, że robot jest sporo ciekawszy. O kurde, ale dostaje, straszliwie dostaje. Kitramy się, moi drodzy, kitramy się. Bo dostaliśmy, to słabo dostaliśmy w sumie. Polecz mnie, chłopie, no! To, że mam 100% nie znaczy, że mam full HP, no człowieku. O shit! O fuck, ale dostajemy, straszliwie dostajemy. Coś się boję, że ta bitwa nie będzie taka kolorowa, bo tu naprawdę ostrzał jest konkretny. Leczcie mnie, ubijmy tego gościa, ubijmy go, super, padł. Teraz ich megabota trzeba ubić. Działka, najpierw działka, on już jest prawie padnięty. Jest prawie padnięty, trzeba go dobić. Leczcie mnie. Trzeba go ubić, jego też leczą. O, fuck, fuck, jest, dobra, padł. Poprosiłbym leczenia trochę. Tak trochę w sumie. Dużo leczenia bym poprosił. No, dostaje coś. Ale on się, kurde, chowa szybko. Tego trzeba ubić. Ubijmy go. GG. No, padnij. Dobra, padł. Teraz tych. Za tych się bierzemy. Giń. Okej, padniesz? Grzeczny, dobra, padł. Teraz tych dwóch. Tego. Padł, okej. Teraz tych u góry, oni tutaj próbują u góry schować. Ale, kurde, nie mogę doskoczyć. Jest, padł. Zostało jeszcze dwóch, nie wiem, gdzie oni są. Już jakiś cień widzę, ale nie wiem, kogo cień. Czyżby tam ktoś był u góry? Chyba nie. Tam ktoś jest. Wiem, że jakoś bez tego celowania, przycelowywania mi się lepiej strzela. Trochę. Chociaż ciężko ogólnie trafić gościa, bo jest bardzo daleko od nas. A to kurde ciężko jest. O, dostał wreszcie coś, dostał. Tak całą serię wywalamy. No, zginie? Jest! Siódmy frag, 7 fragów mamy. Chyba rekord fragów mi w Robocrafcie, mi się wydaje. To jest takie moje wrażenie, bo też... Nie liczę tego aż tak dokładnie. Szkoda, że nie ma żadnych statystyk chyba w Robocrafcie. Nie ma chyba czegoś takiego. Z tego co wiem. No do tej pory nie było oczywiście, a czy...
No chodź, Artusia, chodź. Ja chcę tylko zabić i mieć spokój. Dostał. Dostaje coś tam, ale to tak bardzo rzadko dostaje. No i teraz to już, kurde, żeby gościa trafić, to... Oj. Gdzie teraz uciekał? O, moi drodzy! 14542 damage'a. To jest bezprecedensowy rekord mój damage'a w grze. No tylko ten gość gdyby nie uciekał, no... To jest wkurzające, naprawdę. Nie, zobaczcie, on się tak nas będzie wnerwiał co chwilę, będzie tak sobie latał. Trudno jest go, kurde, trafić. I zobaczcie, będziemy go tak... Zobaczcie, będziemy go tak po całej mapie ścigali i to tak... A czas mija, nie? To jest wkurzające. Ale gość ma mało życia, więc jakby teraz się tam nie schował, byśmy go tam też raz, żebym go trafił, raz. Jest już na oparach. Zgiń! Jest! Jest, moi drodzy, 8 fragów i 15000 damage'a. Coś pięknego, 8 fragów, 15000 damage'a. Cudowny wynik. Jestem bardzo ciekawy, ile za to dostaniemy. Powinienem, no, kurde, się móc obłowić naprawdę po takiej bitwie. Powinienem dostać naprawdę dużo. Ile dostaniemy? 227 tysięcy, także no... Jakby nie patrzeć, naprawdę dużośmy dostali za taką jedną bitwę. No ale była naprawdę świetna, jakby nie patrzeć. Okej, moi drodzy, to już na tyle w dzisiejszym odcinku z Robocrafta. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowania kanału, jeśli wam się spodobał. A ja zapraszam was już do kolejnych odcinków z Robocrafta. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!